Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na moim blogu wideomarketing.pl. Chciałbym udzielić Ci porady, jak szybko podnieść pozycję Twojego wideo na YouTubie, wykorzystując metodę low hanging fruit, czyli fraz z Twoich statystyk, które w jakiś sposób wypozycjonowały się wcześniej naturalnie, bez niczyjej ingerencji. Teraz wystarczy tylko drobna optymalizacja i wideo skacze kilka oczek do góry, praktycznie na Twoich oczach, czyli chłop śpi, a mu rośnie. Jak pewnie zauważyłeś, w filmie frazą jest praca kierowcy zawodowego. Wieczorem znajdowała się na 6. miejscu, drobna optymalizacja. Rano wpisujemy do wyszukiwarki, a tutaj nagle miejsce drugie. Proszę popatrzeć, gdzie zrobiłem zmiany. W tytule w sumie niewielka. Jeszcze raz widzimy tytuł. W tytule w sumie niewielka. Aby nie zrobić zamieszania. Ale w opisie i w tagach po jednej frazie kluczowej. Jak dojść do statystyk wyszukiwania YouTube? Oto krok po kroku na przykładzie mojej strony. Klikamy oczywiście w napis statystyki i sezam naszej wiedzy się otwiera bez cudownego zaklęcia. Widzimy wyszukiwanie w YouTube, naszą optymalizowaną frazę, jaką jest praca kierowcy zawodowego. No, nawiasem mówiąc, uprawnienia kierowcy zawodowego też już są na pierwszym miejscu. Klik i powrót do wyników wyszukiwania. Co jest pięknego w tej metodzie? Gratyfikacja jest natychmiastowa, jak za starych dobrych czasów. Wideo pnie się do góry jak szalony i w sumie nie trzeba wielkiego wysiłku, jak na tradycyjnych stronach internetowych, aby osiągnąć pożądany efekt. Taką optymalizację wystarczy z reguły zrobić tylko raz, no ale zawsze można coś tam zmodyfikować. No, oczywiście za parę lat algorytm YouTube raczej się zmieni, więc warto korzystać z okazji, póki pieczone gołąbki przysłowiowo same wpadają do gąbki. Jeżeli masz ochotę skomentować to wideo, jeżeli masz jakieś inne podobne doświadczenia z podobną metodą na YouTubie, zapraszam do komentarzy albo na kanale YouTubie, a jeszcze lepiej będzie z pozycji oczywiście SEO, kiedy skomentujesz to na moim blogu wideomarketing.pl. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki i serdecznie dziękuję Tobie za uwagę.